Kurier Mazowiecki, Jolanta Erol, witam Państwa. Prokuratura w Nowym Dworze Mazowieckim przyjrzy się budowie lotniska w Modlinie. Sprawę skierowało tam Centralne Biuro Antykorupcyjne, które podczas kontroli dopatrzyło się nieprawidłowości. Zgodnie z prawem, jeśli ktoś przekracza termin realizacji budowy inwestycji, powinien ponieść kary umowne, zapłacić te kary umowne. My wiemy, że wcześniej napisano aneks i zrezygnowano z tych kar, dlatego inwestycje też przesunięto, przeciągnięto o 1,5 miesiąca dłużej, nie ponosząc z tego względu żadnych konsekwencji. Według CBA celowo też inwestycja została podzielona na kilka mniejszych, tak by nie podlegała zapisom ustawy o zamówieniach publicznych. Władze spółki nie zgadzają się z zarzutami CBA. Podkreślają, że przedstawiciele lotniska nie podpisali protokołu pokontrolnego, a wobec tego cała procedura nie została zakończona. Wydarzenia czwartku także o 21:45. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.